Ducha Świętego. Amen. Panie Panie Chrystusie, dzisiejsze święto jest świętem, w którym cieszymy się razem z Maryją, tym szczególnego rodzaju przywilejem i wielkim triumfem nad grzechem, nad szatanem, nad całym złem. Ten przywilej bycia wziętą wraz z duszą i z ciałem do nieba, jak mówi dogmat, jest nagrodą, jest konsekwencją niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ponieważ Bogu spodobało się tak zbawić rodzaj ludzki, że posłał swojego Syna pomiędzy ludzi, ponieważ spodobało mu się, żeby ten Syn przyjął ciało ludzkie z kobiety, z niewiasty. Dlatego też było, można powiedzieć, bardzo na miejscu, żeby właśnie ta Maryja, która miała w swoim łonie utworzyć ciało Chrystusa, w którym Syn Boży, odwieczne Słowo Boże miało mieszkać przez 9 miesięcy, żeby to mieszkanie było pozbawione jakiegokolwiek skalanego grzechu. I właśnie z powodu tego, że Maryja miała zostać Matką Bożą, została w szczególniejszy sposób obdarzona łaską Boga, która przede wszystkim polegała na tym, że została zachowana od grzechu pierworodnego w przeciwieństwie do wszystkich innych ludzi na ziemi. A właśnie konsekwencją grzechu pierworodnego jest śmierć, jest grzech, jest rozkład. I tych rzeczy właśnie chciał Chrystus i chciał Bóg swoją Matkę. Tych rzeczy chciał zaoszczędzić Maryi, dlatego Maryja nie miała w sobie, nie miała nic w sobie z grzechu, tak samo nie było w niej tego rozkładu ludzkiego, który jest taką, można powiedzieć, najbrzydszą, najohydniejszą, najohydniejszym skutkiem grzechu pierworodnego. Tego w Maryi nie było i jej śmierć, czy przynajmniej przejście do nieba, bo nie jest rozstrzygnięto ostatecznie, czy nastąpiła u Maryi śmierć, czyli rozdzielenie ciała i duszy, czy nastąpiło tam wraz z zakończeniem jej życia na ziemi po prostu przejście do nieba. Tak czy owak Maryja została pozbawiona tego wszystkiego, co stanowi o brzydocie grzechu, a więc całego tego bólu i zgnilizny, która wynika z rozkładu, która jest też w jakiś sposób symbolem i unaocznieniem tego, jak wielką, ciężką rzeczą jest grzech. Tego Maryja nie zaznała w swoim ciele i dlatego jej triumf jest tak wielki, jest tak potężny. Maryi jako jedynej osobie poza Chrystusem nie było właśnie tych wszystkich rzeczy. To powodowało, że jej triumf był tak wspaniały. Jej przejście do nieba, jej wniebowzięcie było czymś tak znamienitym, w taki sposób triumfalny troszkę Maryja do królowania nieba, w niebie, do królowania nad duszami ludzkimi, nad duszami zbawionymi, nad duszami pielgrzymującymi do nieba, żeby osiągnąć razem z Marią ten wielki triumf, to wielkie królowanie. Tak więc jest to dzisiejsze święto konsekwencją niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i wynika ze zjednoczenia serca Maryi i jej woli z wolą Bożą. Tak bardzo upodobniła się do Chrystusa, że jak Chrystus zmartwychwstał swoją własną mocą, tak i ona została w niebo wzięta, przy czym to wniebowzięcie oczywiście było mocą Bożą, mocą Chrystusa. Ona tutaj była, można powiedzieć, najpierwszym przykładem tego, jak ma wyglądać triumf nad śmiercią, nad cierpieniem, nad grzechem, który jest o wiele jeszcze cięższą rzeczą niż największy nawet ból tutaj na ziemi. Stąd więc ten przeogromny, wspaniały przywilej Maryi. I ten przywilej został Maryi dany również po to, żebyśmy uwierzyli, że ta pokorna służebnica Pańska ma ogromną moc u Pana Boga. Żebyśmy nie myśleli, że Maryja była zawsze tą osobą, która była w cieniu, która usługiwała Chrystusowi. Ona była również prawdziwie królową i ten mówienie w postaci wniebowzięcia miał to podkreślać, żebyśmy uwierzyli, jak wielka jest jej moc u Pana Boga. Stąd też czytanie na dzisiejsze święto jest wzięte z księgi Judyty. Judyta odcięła głowę wodzowi wojsk nieprzyjacielskich, jak mówi Pismo Święte. I ten aspekt, można powiedzieć, militarny, ta jej moc i potęga, ta jej waleczność
waleczność Judyty została zastosowana również w Marii, to w o wiele większy, o wiele wyraźniejszy sposób. Ta niepokalana, pokorna służebnica pańska miała tę ogromną moc i do tej pory tę moc posiada. Dlatego pięknie składa się, że w dzisiejszym dniu, w dniu niepowzięcia na Najświętszej Marii Panny, obchodzimy również nasze święto narodowe, święto zwycięstwa nad bolszewikami. I pięknie się składa, że Kościół Święty zezwolił, żeby dla Polski było obchodzone to dziękczynienie po mszy świętej, dziękczynienie za to zmiłowanie pańskie nad naszą ojczyzną, nad naszym narodem, nad ludem, który był tak często niewierny, ale jednak zawsze zachowywał nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, nigdy nie dał się na dłużej, przynajmniej czy większych ilościach zbałamucić heretykom, którzy negowali wszystkie te przywileje Najświętszej Marii Panny. Ktoś, kto nie wierzy w niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, nie wierzy w jej wniebowzięcie, nie jest katolikiem, jest heretykiem. I musimy z całej siły wierzyć, że tylko i wyłącznie Maryja może nas zabezpieczyć przed upadkiem w niewiarę, w apostazję, które obecnie tak bardzo się rozpowszechniły. Ten triumf Maryi nad wojskami nieprzyjacielskimi w roku 1920 pokazywał, gdzie jest siła, gdzie jest potęga Polski, gdzie owszem możemy, powinniśmy pracować i walczyć o to, żeby Polska była znowu katolicka, jednak przede wszystkim zależy to od zmiłowania pańskiego, od miłosierdzia Bożego, a najpewniejszym sposobem, najszybszym do osiągnięcia tego zmiłowania jest stawnictwo Najświętszej Marii Panny. Ten dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny był zawsze wierzony od samego początku, aczkolwiek samo święto było głównie na początku obchodzone na wschodzie, dopiero od VI wieku również na zachodzie. Niemniej jednak jest to też 1500 lat i to święto również jest mniej więcej tak bardzo stare. Natomiast ogłoszenie dogmatu przez Pisa XII o wniebowzięciu Maryi pokazuje nam jedno, że oprócz uroczystego, nadzwyczajnego miał magisterium jest również to zwykłe, które również jest nieomylne i w które również musimy wierzyć, żeby nazywać się katolikami, żeby nie być heretykami. Ktoś, kto przed ogłoszeniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jako dogmatu negowałby tę prawdę, byłby również heretykiem, który wykluczałby się z Kościoła. Tak więc Pius XII nie tyle chciał ustanowić nową prawdę, co raczej potwierdzić tę starą i ją szczególnie dookreślić, pokazać bardziej szczegółowo tę prawdę i pokazać jeszcze raz triumf Marii dla całego świata. Pius XII również ogłaszając dogmat 1 listopada 1950 roku wprowadził właśnie nowy formularz do tego święta, który szczególnie pokazuje te dwie rzeczy, te dwie cechy Maryi, te dwie cechy, które powinniśmy obchodzić, a mianowicie jej niepokalane poczęcie i absolutną świętość i łaskę, bo przecież przybycie do Elżbiety i uświęcenie świętego Jana w łonie świętego Elżbiety pokazywało, że ona jest pośredniczką łaski, pośredniczką sakramentów uświęcenia, a z drugiej strony tej ogromną moc w walce przeciwko nieprzyjaciołom Kościoła, przeciwko nieprzyjaciołom Bożym. Stąd właśnie czytanie z lekcji Judyty, żebyśmy uwierzyli w Maryję jako potężną matkę, jako tę, która potrafi ściąć głowę nieprzyjacielom. Tutaj widzimy, że Kościół nie ma absolutnie pacyfistycznego podejścia do kwestii wiary, do kwestii walki o Kościół Boży, o walki o zbawienie dusz ludzkich. Ten język Pisma Świętego pokazuje nam bardzo wyraźnie, że Maryja nienawidzi z całego serca grzechu, jest w stanie zwyciężyć nieprzyjaciół Boży. Kocha człowieka jako człowieka, nawet tego błądzącego, ale grzechu nienawidzi z całego serca, bo w niej grzechu nie ma, bo zdaje sobie sprawę, że każdy najmniejszy nawet grzech oddany od Pana Boga jest czymś, co nie podoba się Panu Bogu. Niepokorane serce Maryi, to święto jest obchodzone w oktawę wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jest znowu święto, które ustanowił Ojciec Święty Pius XII w roku 1942 pod wpływem Fatymy, pod wpływem wypełniania się powolnego tych wszystkich strasznych przepowiedni, jakie Matka Boża zrobiła w Fatymie i później
siostrze, głównie siostrze Łucji. Chciał pokazać Pius XII, że powinniśmy się w tych apokaliptycznych czasach, przez czasach triumfu bezbożnictwa, triumfu najgorszej nawet herezji, zwrócili się do Maryi jako do najlepszej opiekunki, jako do tej, która potrafi, może i zwycięży głowę szatana, która zdepce głowę szatana, która pokona grzech w nas samych i wyzwoli Kościół swoim stawiennictwem od tych strasznych kondycji, w jakich się obecnie znalazł. Miejmy zatem ogromną ufność w Maryję, ogromną ufność, że ona jest w stanie nam wyprosić świętość życia i absolutne posłuszeństwo Kościołowi Świętemu, wierność zasadom katolickim, zasadom 2000 lat. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Nie będzie to Pan Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi.